Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Słuchajcie, w dzień tygodnia, środę, nie wiem właśnie, czy będzie widać tutaj może teraz w świetle dziennym, słuchajcie, pazury. Na pewno widać, że jestem łysa, słuchajcie, stała się rzecz niebywała. Ja nie wiem, o co chodzi, nie wiem, jak się to stało, ale na pewno możecie zauważyć, że nie mam rzęs. Może tu, o, światło dzienne. Nie mam rzęs. Słuchajcie, 3/4, żeby Was nie skłamać, a na pewno więcej niż połowa. Rzęs zaczęła mi po prostu najnormalniej odpadać, najnormalniej na świecie. Po prostu zaczęły mi lecieć jedna po drugiej. Zaczęło mnie to drażnić, zaczęły mi się tak przekładać między sobą. Nie wiem, co się stało, nie wiem, co zawiodło. Nie mam żadnego pojęcia. Tak naprawdę robiła mi, słuchajcie, ta sama, czekajcie za mocno. Tak naprawdę robiła mi ta sama dziewczyna, która robiła mi za pierwszym razem i byłam zadowolona, nie wiem, za pierwszym albo za drugim, teraz nie pamiętam. W każdym razie mam zdjęte, napisałam, słuchajcie, do nich wiadomość, że potrzebowałabym jakiejś emergency. Oczywiście twierdzą, że pewnie ja coś, wiecie, nie tak się uprowadziłam, albo smarowałam olejami, albo cholera wie co. No i że niestety za 45 funtów mogą mi zrobić w przyszłym tygodniu. Także sorry, winę tu, ale ja na takie coś nie pójdę, bo ja nie po to płaciłam. Słuchajcie, tutaj ile ja płaciłam? 45? 45 albo 50 płaciłam, słuchajcie, za te rzęsy, nie po to, żeby po tygodniu, mało tego, po 6 dniach, żeby po 6 dniach nie mieć połowy. Także nie wiem, co zawiodło, być może moje już są też przemęczone, nie znam się na tym. Jeżeli są wśród Was takie, które robią rzęsy, w sensie nie, że Wy chodzicie i robicie, tylko które są kosmetyczkami i robią rzęsy, dajcie mi znać, czego to mogła być wina i czy to może być faktycznie to, że moje rzęsy są już przemęczone i po prostu nie wiem. Osłabione i zaczęły mi po prostu tak wypychać te sztuczne. No nie mam żadnego pojęcia, naprawdę nie wiem, nie znam się, nie mogę się wypowiadać, nie chcę zwalać winy na nie, ale jedyne mogę powiedzieć, że miałam tam robione tak naprawdę przez dwie dziewczyny. No i to dopełnienie po tej drugiej dziewczynie było 100 razy lepsze, czyli ja poszłam po 2 tygodniach i tam było niewiele do dorobiania, a tak naprawdę chyba dopełniała mi właśnie ta druga osoba, czyli ta pierwsza, co mi je zakładała. Także nie wiem, kurczę, nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, napiszcie mi w komentarzach, bo ja tego nie kumam, ale jedno jest pewne, że nie pójdę i nie dam zarobić im drugi raz po to, żeby mi zakładały cały full set, bo boję się, że po tygodniu znowu będzie to samo. No, także taki fajny, kurczę, początek dnia. Dziś środa, ja dzisiaj powinna mieć wolne, ale dzisiaj idę zamienić jedną z dziewczyn. Tak jak mówiłam Wam, że jedna z dziewczyn od nas odchodzi. Dzisiaj ma jakąś tam ważną rozmowę w sprawie też pracy w Edynburgu i potrzebowała po prostu się zamienić, a że ja do końca zostać nie zostanę, bo nie mam nawet jak i nie chcę nawet, szczerze mówiąc, nie mam z kim dzieci zostawić i nie chcę, po prostu nie chcę robić na fulę, to idę na 3 godziny za nią, później właśnie przyjdzie druga, która zamieni mnie z kolei o 7, znaczy zamieni Jagodę, nie mnie, o 7, znowu pająku idziesz, no, taką zadymę zrobiłaś ostatnio, patrzcie. Nie wiem, czy widać nawet. Widać Cię, pająku, czy Cię nie widać? Czekajcie, zoomuję. Teraz może. O, widać go. O, już nie widać. Spadł? Oby nie gdzieś tu blisko, kurczę. Bo normalnie nie zdzierży. Bo musiała, słuchajcie, wyczyść tą pajęczynę po prostu z drugiej strony i tyle. Bo się trochę boję pająków, także niech on tu lepiej mi nie wchodzi, bo długo nie pożyje. No, dzionek zaczynam też od kawy. Tadam, dzisiaj Costa. Chyba się nagrywa, nie? Także teraz wykładam milk, wkładam mleczko, bo kawa jest zrobiona, cukier wsypany, czekam na zielone światełko. No, także tak to wygląda, więc no niezbyt fajnie, będę musiała po prostu je chyba trochę, nie wiem, poodżywiać, trochę je, wiecie, ponaprawiać, dać im troszeczkę przerwy, tak mi się wydaje. Są w stanie, wiadomo, no opłakanym, bo wszystkie rzęsy, każda dziewczyna, która robi rzęsy, wie, jak wyglądają jej naturalne tuż po, słuchajcie, ściągnięciu sztucznych. Zwłaszcza jeżeli jakiś dłuższy czas po prostu je aplikowałyście. Także tu akurat się wcale nie dziwię i w ogóle mnie to nie dziwi, więc ja się z tym liczyłam. No ale tak jak mówię, muszę teraz podżywiać. Nie wiem właśnie, dajcie znać, jakie macie sposoby, tylko nie piszcie mi te olejki rycynowe, jakieś tam pierdoły. Tylko może jakaś zwykła taka prosta odżywka, nie ta rewitalasze, bo ja już kiedyś tego próbowałam i jakoś na mnie to nie działało. Nie wiem, bardziej rozmyślam o jakimś na przykład oleju kokosowym, takie coś.
żeby sobie po prostu przecierać, słuchajcie, oczy co wieczór albo rano i wieczorem, na przykład właśnie olejem kokosowym. Mam jakiś olejek kokosowy tu, ale to jest chyba taki kuchenny. Co ty tak tu mi fruwasz, pająku? Wiecie co, jakiś fruwający jest ten pająk. Zamiast chodzić, to on lata. Śmieszny jakiś. No, także to, co jeszcze dzisiaj? Kawcia gotowa, pycha, pycha. Dzieci wydelegowane do szkół. Ja wczoraj, słuchajcie, posiedziałam do godziny prawie trzeciej. Ja po prostu oszalałam, naprawdę oszalałam, poniosło mnie troszeczkę. Siedziałam do godziny trzeciej, gdyż okazało się, że zamiast dziś, gdzie o 12 w sumie ma być w ogóle niby inżynier od internetu, nie wiem, nie rozumiem teraz, po co on ma być, skoro mi dali sygnał, podłączyli mi po prostu wczoraj już internet. A przez przypadek wczoraj, po prostu z racji tego, że miałam dzień wolny, postanowiłam, słuchajcie, pójść po ten. Ja zamknę to okno, bo ja będę po prostu ciągle patrzeć w to miejsce. Postanowiłam, słuchajcie, pójść po co? Może kanapkę sobie jeszcze zrobię, czekajcie. Postanowiłam pójść po, nie po statyw, Boże, po router. Poszłam do tamto mieszkanie po router, zrobię sobie kanapeczki z dwie. Tak po prostu, bo wiedziałam, że dzisiaj ktoś ma przyjść i nie byłam przekonana, czy oni będą mieli ze sobą router, ponieważ nic mi nie napisali, nie dostałam żadnej informacji. Zazwyczaj było tak, że pamiętam wcześniej, że z doświadczenia, że wysyłali, słuchajcie, wcześniej, a teraz nic nie dostałam, także po prostu nie kumam. Dobra, niech będzie kiełbaska. Także nie rozumiem, nie wiem o co chodzi, dlaczego nie wysłali. Wzięłam po prostu mój ten z tamtego mieszkania, podłączyłam go tylko po prostu do kontaktu, słuchajcie. W ogóle zobaczyłam pierwsze światełko czerwone i mówię, okej, spoko, ważne, że po prostu podłączyłam, jutro przyjdą i zadziałają. Potem mówię, otwieram laptopa i zacznę edytować sobie, słuchajcie, filmy. Zacznę edytować film, dlatego że tak naprawdę do edycji filmu nie potrzebujecie internetu. W sensie, wiecie, połączenia się z internetem, robicie to przez program. No i ja tak właśnie zaczęłam, po czym patrzę, wyskakuje mi na dole, wiecie, tam gdzie macie Wi-Fi i tak dalej, że wszystkie kreski internetu. Wszystkie kreski internetu, nie wiedziałam o co chodzi, za chwilę mi wyskoczyło, słuchajcie, bo mój komputer jest prastary, już będzie do wymianki też, ale to tak powoli, ale już też szykuje się jego zmiana, bo mój komputer już ma, jeju, ja tego laptopa dostałam, słuchajcie, od nie powiem kogo, słuchajcie, na urodziny któreś tam, już nawet nie pamiętam, ale chyba w 45 to było. To było tak dawno, że aż już nie pamiętam nawet, na które to było urodziny, ale wiem, że to było bardzo dawno. Także ten laptop to już jest ze mną, słuchajcie, ja nie wiem, ale z 5-6 lat to chyba lekko. Więc jak na laptopa, to naprawdę, biorąc pod uwagę, że ja na nim cało codziennie pracuję, to naprawdę, no nie jest mało, nie jest mało. Także, gdzie ty jesteś, nożu? Także no, będzie szykował się do wymianki, nie będę szalała, szarżowała. Wiadomo, że marzył mi się iMac, bla bla, jest nawet tu cały czas, stoi tutaj, słuchajcie, w takim serwisie za 600. No i nie ukrywam, mogłabym się, wiecie, spiąć i sobie na to odkładać, ale czy to jest sens, słuchajcie, ja nie jestem jakąś, kurde, vlogerką, ani youtuberką taką, która, wiecie, pnie się i w ogóle po drabinie do góry. Ja sobie po prostu, wiecie, robię te vlogi takie normalne, codzienne, życiowe dla Was, nie z żadnym jakimś zamysłem pięcia się, wiecie, do góry i kurde, nie wiem, jakichś tam sukcesów YouTube'owych, kanałowych i tak dalej, absolutnie nie. Dlatego ja nie potrzebuję, po prostu nie mam takiej potrzeby, żeby mieć ekstra super sprzęt. Wystarczy mi zwykły laptop, na który po prostu będę mogła tylko edytować Wam filmy, tak naprawdę zgrywać i obrabiać i tak dalej. Czekajcie, tylko sobie zaniosę śniadanko i zaraz po Was przyjdę. Idę po Was, zabieram Was ze sobą. No, także niepotrzebny mi jest po prostu super sprzęt, więc będę musiała na pewno kupić, coś zmienić. Doszły do mnie dzisiaj dwie przesyłki.
Jedna to jest z Shein i będzie na was, czeka na was po prostu haul. Haul z najnowszymi rzeczami z Shein. I druga przesyłka to tak po dotyku. Wydaje mi się, że to mogą być zasłony, które tu zamówiłam. Także też może za chwilę razem otworzymy i wam pokażę. Siadam sobie na moim super ulubionym na razie miejscu, w moim miejscu pracy. Dobra, no i biorę kawcie tu koło siebie. O, także życzę wam smacznej kawy. Jaka dobra kawa. Powiem wam, że ma coś faktycznie w smaku, tak jak z kosty, także to chyba nie blef, że to taka kostowa kawa. Muszę znaleźć tuż do rzęsi, w ogóle pomalować rzęsy, bo wyglądam jak czubek. Włączyć muszę, czekajcie, jeszcze ten mój... Jakbyście zobaczyły teraz moje miejsce po prostu pracy, to byście się po prostu posikały. Posikały, posikali, dlatego że nie mam jeszcze na razie, wiecie, żadnych takich stolików, aczkolwiek mam już upatrzone jedne. Można powiedzieć, że już będą należały do mnie, ale w sobotę dopiero je kupuję. No i jakoś właśnie koło chyba dopiero weekendu je będę odbierać. I to będą takie fajne, marmurkowe. Dwa chyba tam są takie... Czekajcie, bo się nie mogę ustawić. Takie dwa stoliczki. Jeden większy, drugi mniejszy. Na pewno je kojarzycie. Tak jeden jakby się wychodzi spod drugiego. Wiecie, o co chodzi? Takie stoliki, takie. Tylko właśnie jest, chyba czarne nóżki mają metalowe i są właśnie marmurkowe, więc super ekstra, bo mi się ten motyw podoba. A tu mi też będzie pasować, będę tutaj, jest wszystko szaro, biało, czarno, także będzie super. Czeka na mnie też otwarcie właśnie przesyłki, słuchajcie, jednej, tadam, tutaj. I to jest suszarka, nie pamiętam, nie chcę teraz wam pomylić, ale chyba się nazywało Wazor. Z Wazor chyba, jakoś tak. Gdzieś miałam zapisane to nawet na kartce. Ale gdzie ta kartka? Chcę wam też powiedzieć szybciutko, zobaczcie w jakiej cenie kupiłam Yankee Candle. To są te średnie, które są po 16 funtów. Zobaczcie, z ile ja je wyrwałam. Tu jest 5 funtów, jakby ktoś nie widział. 5 funtów. I wiecie, co się okazało? Tu kupiłam Vanilla Cupcake. Niestety już nie było wyboru, żeby na przykład, wiecie, było tam kilkanaście zapachów. Były po prostu 3, lime and, nie mogę sobie przypomnieć, ale ja tutaj mam w wosku, zielona taka, lime i coś tam, nie pamiętam. Później była właśnie Midsummer's Night, ja ją uwielbiałam, to jest ta taka męska, ja używałam bardzo często ten wosk, mówiłam wam zresztą, kto mnie oglądał to wie. Daisy! Daisy! Wędrowniczko! Jak sobie chodzi po tym, po chodniku, słuchajcie. Kurczę, felek. No i trzecia to jest ta, co się tutaj świeci. To wam już ostatnio chyba pokazywałam. Ma 3 knoty. I to jest coś tam. Co ty jesteś? Sheer Linen. Jaki kandel? To takie kwadratowe. Więc to. I za 3 zapłaciłam dychę. Nie wiem, jak się to stało. Nie wiem, jak ta pani to policzyła. Nie ogarniam, nie rozumiem, bo skoro były po 5, to powinnam zapłacić 15. Nie wiem, ale dobrze się stało. I szkoda, że już nie miałam więcej kasy, bo tak naprawdę kupiłabym jeszcze 3. Jeszcze raz to samo tak naprawdę. Dobra, teraz mam tutaj, czekajcie, wyciągam właśnie moje wszystkie te karteczki, co sobie siema zapisywałam. Fajnie było na podwórku? Na polu? Fajnie było na polu? Dobra, jestem. Tutaj mam te właśnie współprace. Lucky Fine, to już wam mówiłam, to są te bomby, słuchajcie. Póki co nie widziałam, żeby tam mi wysyłali jakiś kod, więc żadnego na razie kodu nie ma. Chyba że zobaczą filmik i może coś dostanę, to wam na pewno dam znać. No i tak, i to jeżeli chodzi o tą suszarkę, to jest właśnie Wazor Stylist. Wazor, nie wiem, czy jak się to czyta, czy to jest Wazor, czy Wazor. Nie wiem, ale Wazor Stylist i to jest suszarka. Ja o niej tylko sobie muszę więcej poczytać, o co w niej chodzi i na pewno wam pokażę, jak ona działa. Jak wiecie, ja suszarkę używam dość rzadko, dlatego że ja bardzo lubię włosy suszyć naturalnie. Natomiast Olivia bardzo lubi i często używa mojej, także... Czekajcie, coś Czekajcie, ktoś ściągnie za drzwi? No, i odzywam się do was po króciutkiej przerwie, słuchajcie, gdyż oczywiście odwiedziła mnie moja Karolcia. Także zagadałyśmy się, wypiłam kawę, pogadałyśmy, posiedziałyśmy i nie wiem, na czym stanęłam. Ale wiem, że pokazywała mi to, co do mnie przyszło, gdyż była bardzo ciekawa, bo też się nad tym zastanawiała. I powiem wam, że polecam wam bardzo gorąco i serdecznie. Sienna Home Collection Manhattan Crushed Velvet Band Curtains. I są w kolorze silver. Takie zamówiłam, słuchajcie, tutaj do
mojego salonu, więc robimy sobie właśnie open boxa. Ja co prawda już zrobiłam ten open box, to było 46 na 90, oczywiście w inchach, 116 cm na 228. Są w różnych kolorach, jak będziecie zainteresowane, to piszcie mi, przepraszam, w komentarzach pod filmem, to może Wam jakoś znajdę link. Zaraz Wam jeszcze spróbuję powiedzieć, tu jest rachunek. Słuchajcie, ja zapłaciłam za nie 21,50. To jest subtotal. Nie wiem też, szczerze Wam powiem, dlaczego tak. No, była mniejsza cena chyba. Ale i tak nieważne. Ktoś wchodzi. Ale nie do mnie. Bo to nie otwieram. 21,50, słuchajcie, jest jakaś... Aha, właśnie. Cena bez podatku VAT to jest 17,92 plus 3,58 to jest sam podatek. Także, no. Co tu jeszcze jest? I to wszystko. Tu jest jakiś invoice, order number. Także online home shop. Dacie znać, to po prostu Wam to udostępnię tego sprzedawcy, czy jak będziecie chciały, jakby ktoś był zainteresowany. Ja Wam teraz pokażę, jak one wyglądają i jestem bardzo zadowolona i muszę Wam przyznać, że cieszę się, że nie skusiłam się na nie w tym Homebergansie, ani w Ranchu, dlatego, że tam po 43 funty, słuchajcie, są jedna sztuka, że jedna ta. Wiecie, o co chodzi. Zaraz Wam teraz pokażę, zademonstruję mniej więcej, tak one wyglądają. I w takim kolorze będę miała głównie sypialnię oraz moje łóżko. Takie będę miała łóżko w sypialni. Tyle Wam mogę zdradzić. A kto ze mną jest długo, długo i ze mną pisze codziennie, dajmy na to, to wie, jakie będę miała łóżko. Także tak one wyglądają. Jestem bardzo zadowolona z jakości. Oczywiście muszę je wyprasować, ale muszę je wyprasować, dopiero je wyprasuję, jak zakupię deskę do prasowania. Nie przetargam tamtej z tamtego mieszkania, bo ona była brzydka. Także wiem, że mogę kupić sobie, wiecie, ten pokrowiec taki, cover na deskę, ale i tak nie chcę, będę chciała nową deskę. Także wyprzedzam już pytania, dlaczego nie użyję tej, co miałam. Jest pogniecona, ale będzie bardzo ładnie tutaj mi się komponować, jak założę, wyprasuję i założę, to Wam to zademonstruję, bo szczerze mówiąc, to nie będzie miała chyba uroku, jak tak bym założyła, aczkolwiek z jednej strony nawet byłoby dobrze, jak ją założę tu, bo nie będzie mi się nigdzie walać tak naprawdę. Także jestem bardzo zadowolona na razie z jakości. Ma taką podszewkę, no tu ma jakieś takie tam niteczki, ale takie niteczki są wszędzie, słuchajcie. Także tak by się prezentowała moja pierwsza przysyłka, czyli rzecz, którą sama zamówiłam. Natomiast teraz pokażę Wam, czekajcie, jest mój kajecik. Pokażę Wam, co przyszło do mnie z Shein. I to nie będzie właśnie w oddzielnym filmie, dlatego że już powiedziałam Wam, że nie robię tematycznych filmów typu test tuszu, test podkładu, tylko to wszystko, jeżeli będę nawet Wam coś testować, wszystko będzie w formie vlogów. Takich krótkich, codziennych, życiowych, prawdziwych, realistycznych, a nie jakichś takich, wiecie, z dupy wziętych i naciąganych i tylko takich zbierających jakby wyświetlenia. Nie, nie, nie. To będzie teraz taka normalna, nasza swojska, domowa atmosfera i to będzie dla tych, którzy będą naprawdę się tutaj dobrze czuli i będą to lubili i czuli się przede wszystkim tak swojsko, no, a nie, że wiecie, że same Gucci, Srucci i Dolce Gabbany. Nie, u mnie tego w ogóle nie zobaczycie, także... Chyba, że jakaś podróbka czegoś, no to być może. Dobra, otwieramy, słuchajcie, sobie przesyłkę. Która to godzina? 13:30, ja niedługo muszę spadać, o drugiej wyjdę, bo muszę iść jeszcze na tamto mieszkanie na chwilę. Wow. Czekałam na pana do internetu, miał być o 12 i jakoś go nie ma, jest 13:30. Także nie wiem, o co chodzi. Pokażę Wam, co wybrałam tym razem, słuchajcie, z Shein. Widzę cztery rzeczy, już nawet zapomniałam, co zamawiałam, powiem Wam szczerze. Nawet jak teraz zaglądam, to nie wiem, ale widzę, że coś fajnego. Widzę, że są fajne rzeczy, także try on haul zrobimy sobie w kolejnej części.